Katarzyna Cichopek, rozpoznawalna przede wszystkim dzięki roli w serialu M jak Miłość, z biegiem lat z sukcesem rozszerzyła swoje działania poza świat aktorstwa. Jej zwycięstwo w Tańcu z Gwiazdami wraz z Marcinem Hakielem było tylko początkiem drogi, która ostatecznie zaprowadziła ją do roli influencerki oraz bizneswoman. Dzięki prowadzeniu firmy oferującej perfumy, kosmetyki i biżuterię, jak również aktywności na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 500 000 obserwujących, Cichopek stała się znaczącą postacią w polskim show, biznesie. Zasięgi, jakimi dysponuje na platformach społecznościowych, otwierają przed nią liczne możliwości współpracy z różnymi markami. Ta forma zarobku, obok jej innych przedsięwzięć biznesowych, pozwala jej na ciągły rozwój i ekspansję w świecie mediów i biznesu. Jednak Katarzyna Cichopek nie ogranicza się tylko do promocji produktów. Na swoim profilu często dzieli się również osobistymi przemyśleniami, które znajdują oddźwięk wśród jej fanów. Niedawno, na przykład, Cichopek opublikowała zdjęcia w różowej stylizacji, zwracając uwagę nie tylko na swoje ubranie, ale przede wszystkim na zmiany pogodowe. Dziś było tak pięknie, a jutro już 10 stopni mniej. Przez te zmiany ciśnienia strasznie chce mi się spać, napisała, wywołując dyskusję na temat wpływu pogody na samopoczucie. W komentarzach wielu jej obserwujących podzieliło się własnymi doświadczeniami, potwierdzając, że zmienne warunki atmosferyczne mogą znacząco wpływać na kondycję fizyczną i psychiczną. Działalność Katarzyny Cichopek pokazuje, jak wielowymiarową postacią jest w świecie rozrywki i mediów. Jej zdolność do łączenia kariery w show, biznesie z biznesowym zmysłem i autentyczną komunikacją z fanami stanowi wzór do naśladowania dla innych osób dążących do rozpoznawalności i sukcesu w różnych dziedzinach życia.